Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial. A dzisiaj gramy sobie na mapie Afryki i oczywiście będziemy tutaj sobie wygrywać, wyniszczać wszystkich. Naturalnie zaczynamy tutaj na północy. 26 osób w lobby na chwilę obecną, czyli 25 osób do zgładzenia, do poniżenia, do zupełnego wyniszczenia. Jaki typ, ej. Widzieliście typa, jaki nick ma? Jaki znaczek w ogóle? Co za chłop? Ty atakuj, ty dobrze atakuj tego bota, ty, to się w pale nie mieści. Ej, no, jak to mogło mieć w ogóle miejsce? Jak to w ogóle tu przetrwało? Ej, ludzie, dobra, ty kolego, wypadł mi stąd, bo jesteś mi zbędny zupełnie. Tym twoim botem. Wypadł z tym, lecimy sobie tutaj oczywiście wyniszczać wszystko dookoła, co tylko atakuje. Ty widzę, zaatakowałeś. To był twój błąd. I oczywiście teraz lecimy sobie już tutaj na wszystkich możliwych kierunkach. Ty również. Także chcesz sojusz, prymitywie? Ty, chcesz sojusz? Jak nie chcesz, no to luźno, nie? Ale generalnie to jak nie dasz sojuszu, to będę musiał cię ukatrupić, wiesz o tym? Jakiś wrogi statek do mnie zmierza, nie sądzę. Tutaj to też moje. Tutaj sobie polecimy. Ty to widzę, że tam troszeczkę większy jesteś. To luz. Ty sojusz. Tutaj i tutaj sobie oczywiście to wszystko zabierzemy. Infekcje oczywiście również sobie wyczyścimy. Chcesz sojusz? Jak to z wami jest, koledzy, moi sympatyczni? Co zajmiemy oczywiście te wysepki. A powiemy ci, że ja tu potrzebuję pieniędzy, ja się w to nie bawię na chwilę obecną. I poczekajmy, zobaczmy, co się tutaj będzie działo, naturalne. Ty jesteś sojusz. Ja mam tutaj, wiem, że mam koronę. Ty byś mógł tego atakować, ty tego, a ty na przykład tego. Nie wiem, róbcie coś, nie? Ja to na spokojnie tutaj sobie będę siedział. Nie wiem, czemu on traci. A, tutaj przeszedł. Jaki typ, nie? Taką granicę ma słabą. Tak przeszedł, nie? No dobra, no jak ja nie będę. Kolego. Nie. Takich rzeczy to my nie robimy. Takich głupot to my nie robimy, nie? I tutaj oczywiście. Tu full send poszedł, więc sympatiko. Sympatiko, oczywiście, że sympatiko. Ty byś nie chciał tego bić? Jak to jest z tobą? Nie wiadomo. A ja sobie poczekam, ja nie będę tego Slavesa bił, bo to nie jest czas, w którym powinienem to robić. Sojusz, ty powinieneś bić tego, ty powinieneś bić tego, ty powinieneś bić tego, ty powinieneś bić tego, ty powinieneś bić tego. I nie wiem co jeszcze. No to atakuj, przyjacielu mój, nie, no ty atakuj, ja tam nie mam zamiaru atakować. I sobie czekamy. Ty byś chciał tego atakować? Jak to z tobą jest, kolego? Pieniądze. Ty chcesz atakować tego? Ten mi mówi, żebym atakował. Sam atakuj. Spadaj na drzewo, ziomuś, ty. Skąd sojusz, ten widzę, że tutaj atakuje Phantom Taxa. Więc ciekawie widzę, że się zrobiło. Widzę, że potrzebujesz helpu, więc ci wyślemy ten help. Nie. Okej. To wiecie co? No dobra, zniszczmy sobie tego. Później sobie uderzymy mocniej tego. Chcesz sojusz? Bo was zgładzę wszystkich dookoła. Jak to z wami jest? Ty atakuj. O, tego se atakuj. Tego trzeba atakować. No. A ci ludzie w ogóle nie myślą. No to atakuj. I złości okaże. I co ty na to, mój sympatyczny kolego? Ja sobie teraz czekam. Nic tutaj nie robię, nie ruszam się. Czekam, aż ktoś coś zrobi.
Dam ci sojusz, dam ci sojusz. Ty tego atakuj, ty i ty tego atakuj. Okej. Atakuj. Wiesz, to atakuj, ziomuś. Mnie to nie rusza, nie? Ja sobie czekam i sobie stoję, nie? Kulturalnie. I tyle w tym temacie, nie? Okej. Ten widzę zaatakował tutaj na dół. To ja sobie jego zaatakuję w takim razie. Ziomuś! Nie wkurzaj mnie. Ten korgi to ja widzę, że tylko czeka na atak, nie? Więc ja go tutaj unicestwię w cholerę, bo już mnie zaczyna denerwować. Tu widzę, że full send na tego w prawo poszedł, więc spoko. Teraz tak, tego helpa jak najbardziej mogę tu trafiać, bo już wiem, że mnie tutaj zdenerwowałeś niesamowicie. Więc naturalnie będziemy cię tutaj lać. Jakiś pulsant poszedł, nie wiem na kogo. A to ludzie głupi są, to tak później się kończy. Więc tak, ty korgi. Ty widzę, że zaatakowałeś tego. Okej, spoko, to on będzie ciebie teraz atakować. To się bijcie tam, nie ma najmniejszego problemu. Ja z kolei tak, nie wiem. No, może nie aż taką liczbą, ale tutaj to muszę zaatakować naturalnie tu kolegę. Pamiętam, jak nie chciał ze mną współpracować. Pamiętam doskonale. Więc teraz go sobie tutaj usuniemy. Został usunięty oczywiście. Teraz sobie musimy nabrać jak najwięcej terenu do walki tutaj z ludźmi na dole. Phantom Tax mnie zaatakował. Ty mnie zaatakowałeś, tak? No dobra. No to witam serdecznie, mój kolego sympatyczny. Jak się dzisiaj czujesz? Czujesz się dobrze? Mam nadzieję, że się czujesz bardzo dobrze, bo właśnie umierasz. Tutaj ci jeszcze pozdrowionka. No, tak, tak, tak. I tutaj ci pozdrowionka wyślę. O, full send to było. Nawet nie zauważyłem, nawet nie poczułem za bardzo, że to full send był, szczerze mówiąc. Ale okej, tu sobie pozajmujemy te wysepki. Oni niech tam się pobiją troszeczkę. Tu widzę, że jakiś wariat został w ogóle. Co to ma być? Co to ma być, chłopcze? Ile ja mam? 51% terenu. No to 51% terenu wygląda całkiem w porządku. Chociaż tak, tego bym sobie dobił delikatnie. Oczywiście, że tak. No i sympatiko. A teraz mam czas na to, żeby tej kolegę sobie wyczyścić delikatnie. Jest. Jest tutaj również. Gdzie jeszcze ty zostałeś? Tu zostałeś. To za moment cię tam wyczyścimy. Tutaj mamy jakieś mniejsze wysepki, więc sobie je także pozbieramy. Wydaje mi się, że to będzie raczej na tyle. Tutaj Great Britain zaatakujemy. Może trochę bardziej. W zasadzie czemu by nie. Kolega myśli, że może mnie pokonać. Nie, nie możesz mnie pokonać. To było wszystko wyliczone. To było tak wyliczone, żebyście nie mogli nic zrobić. I oczywiście tutaj powybieramy sobie te wysepki. Na tej mapie, akurat na Afryce, nie ma zbyt dużo takich wysp i takiego klikania, żeby tutaj 100% sobie ogarnąć, więc oczywiście sobie poklikamy. Wydaje mi się, że tu już jest wszystko. Może jeszcze jeden piksel. Dokładnie. Oczywiście zaklaszczemy. No, widza mamy jednego, więc zaklaszczemy jemu. I naturalnie sobie pozbieramy tutaj wszystkie piksele do samego końca. Czy tutaj jeszcze jakiś piksel jest? Player 19 opuścił grę i tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie ten ostatni piksel dokładnie. Mam nadzieję tymczasem, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, to mi niesamowicie pomoże i oczywiście motywuje mnie do stawiania kolejnych odcinków i również zachęcam do lajkowania, a my widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, hej!